Materiał ma charakter humorystyczny, miej to na uwadze, jeśli akurat oberwał twój ulubiony film, Dystans zalecany. Co jest nie tak z filmem Transformers Wiek Zagłady? A więc tak wyginęły dinozaury. Serio, pośrodku niczego postawili lotniskową bramkę? Nie ma to jak samokrytyka. Poważnie, ten typ przygotował specjalne karty tylko po to, żeby je poprzekreślać? Poczekajmy do połowy filmu. W momencie, gdy Kate wiezie Optimusa i zakręca na dróżkę wiodącą do domu, mamy zachód słońca. Tymczasem, gdy dociera na miejsce, jest środek dnia. Uwielbiam, jak zostawia się w kadrze coś, co wygląda jak niewykluczowany green screen. A ten skąd wyleciał? Z komina? Chodzenie w tym miejscu cały czas na obcasach musi być szalenie wygodne. Czy on dostaje na kolację suchą bułkę i piwko? Rozumiem, że można naprawić Transformersa używając części ze sklepu elektrycznego. Tańszy w eksploatacji niż nie jeden samochód. Chwila. Skoro tutaj agenci posiadali technologię, która pozwalała im zobaczyć Autobota przez ścianę, to w jaki sposób nie mogą dojrzeć Optimusa przez kilka starych desek? Nie wierzę. Czy mi się wydaje, czy on ani razu nie trafił w wielką ciężarówkę? Gdy wjeżdżają na pole kukurydzy, droga jest wyraźnie kręta. Tymczasem po cięciu jest zupełnie prosta. W tym momencie uderza ich z boku samochód. Na kolejnym ujęciu już go nie ma, a ekipa mimo solidnego wstrząsu nadal jedzie twardo przed siebie. Z absolutnie wszystkich miejsc, w które mogli pojechać uciekając, dotarli dokładnie na miejsce walki robotów. Cóż za przypadek. Okej, teraz uważajcie, bo będzie się działa magia. Tutaj Shane ma zielonkawą koszulkę, tutaj ma takie ciuchy, a na końcu tej sceny takie. Kate dla odmiany zaczyna z czapeczką i koszulką w kratkę, po drodze zakłada brązową kurtkę, a kończy z białym t-shirtem. Dziewczyna na początku ma t-shirt ze wzorkiem, potem białą kurtkę, a na końcu... Ha! Mamy ich! Samochód ekipy realizacyjnej. Gustowny product placement. Absolutnie każdy jego tekst o zakazach dla córki powinien się wiązać z karnym ptakiem. Why can't we make what we wanna make the way we wanna make it? O w mordę, ale to było głębokie. Why? Temu się chyba przysnęło. Get out! Gdy dziewczyna ukrywa się w samochodzie, zamyka za sobą drzwi. Tymczasem na tym ujęciu drzwi są nadal otwarte. She needs my help! She's in! Tak, nie przejmuj się, twoja córka ukryła się przed wielkim robotem w samochodzie. Na pewno jest bezpieczna. Everybody is super mad at me. Ale serio, prezydent komunikuje się ze światem zewnętrznym, korzystając z pomocy tej ciamajdy? O, co za zbieg okoliczności, akurat oparł się tam, gdzie powinien. Tutaj widzimy idące za nią psy, tymczasem na kolejnym ujęciu, czyli zbliżeniu, psy tajemniczo znikają. Kolejny wdzięczny product placement. Czy oni serio naprawiają tego robota jak zwyczajną ciężarówkę? Olej wycieka czy co? W tym momencie goni ich Cadillac. Zaraz po cięciu zamienia się w Audi. Like a tactical nuke. A, rozumiem, że dopiero teraz sprawdzają, jaki zasięg ma ta bomba. To w jaki sposób wcześniej byli pewni, że wysadzenie jej na pustyni będzie bezpieczne? No tak, bo każdy Azjata to mistrz kung fu. Te stereotypy. Podobno nie mogą jechać windą, gdyż jest przeciążona. Tymczasem w następnej scenie widzimy, że dopuszczalne obciążenie windy to 9 osób lub 680 kg. Policzmy. Mieliśmy w windzie 4 osoby plus ziarno. Nawet jeśli każda osoba ważyłaby 100 kg, to zostałoby 280 na ziarno. Ono na pewno tyle nie waży, skoro swobodnie je ze sobą noszą. Po czymś takim chłop powinien stracić oko, tymczasem ma się zupełnie dobrze. Mogąc swobodnie przebiec naokoło, oczywiście musiał rozwalić tę biedną bramę. Zaraz, skąd ten gość się tutaj nagle wziął? Przed cięciem? Po cięciu. Czy on w tym momencie z pluwą zablokował cios metalowej bestii? Twardziel. Karnych ptaków.